Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku top 10 modów tygodnia, oczywiście nadających się na polskie gospodarstwo, ale jest to odcinek inny niż zwykle, ze względu na to, że już mamy, widzowie, nieszczęsny wrzesień, czyli chodzenie do szkoły. No, to wystarczy już nadmienić i wiadomo, że wrzesień jest po prostu tragicznym miesiącem. Wy napiszcie hashtag mota w obszywce serduszko i napiszcie, o której godzinie byście chcieli odcinki, bo jak wiecie, w okresie letnim, czyli tym wakacyjnym, odcinki były o godzinie 9, 10, coś koło tego, czyli po prostu rano, bo później były live'iki, teraz live'ów dziennych już nie będzie, będą wieczorne, no sporo się zmieni, także odcinki będą na pewno codziennie, ale gdzieś koło godziny 16, jak już każdy będzie w domu, po swoich obowiązkach, czy to szkolnych, czy tam pracy, bo różnie to jest. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Zaczniemy sobie od takiego polskiego siewnika, który przeszedł update'ik. Mamy tutaj odblaski, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Są po prostu te górne odblaski, naklejki, czyli tak albo nie. No tutaj mamy jakieś tam nasiona i tak dalej, i tak dalej. I światełka, tak albo nie. Ja powiem wam szczerze, z takimi siewnikami miałem do czynienia, nigdy nie widziałem, żeby światła były, czy ta góra, może to było wyłamane albo coś w tym stylu, ale w każdym bądź razie ja takich siewników nie widziałem. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, jaką wolicie, taką sobie zrobicie. Ja bardziej te siewniki kojarzę z kolorów czerwonych, ale szare też dużo razy po prostu spotykałem. To były takie najbardziej popularne kolory. Na przykład zielonego nigdy nie widziałem, no nie? Taka ciekawostka. Dobra, z tego co widzę, potrzebna nam będzie super siła, bo walnąłem go delikatnie przy podjeżdżaniu. Okej, okej. No i oczywiście John Deere, no to jest standardowy ciągnik taki, żeby taki, wiecie, sprzed pociągnąć to, bo to nie jest takie proste, żeby to uciągnąć, to nie? No tu się coś klika i coś się robi, tylko nie mam pojęcia co. A, teraz działa, czyli ściąganie, zakładanie osłony. Bardzo fajna sprawa, jest to jakieś udogodnienie, no więcej opcji tutaj z tego co widzę nie mamy. Możemy sobie zrobić standardowy test napełniania, czyli 85, jeżeli chodzi o pojemność. Oczywiście animowana klapa, która się otwiera i tam jest oczywiście też animacja. Możemy sobie wybierać co chcemy siać, no ale to też jest kompletnie standard. Możemy go podnosić, opuszczać, zaraz zobaczymy jak on się będzie zachowywał. Opuśćmy go. No normalnie sobie osiada, no i tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te siewniki, jeżeli ktoś by szukał z was B, żeby włączyć ten siewnik, tutaj nie ma czegoś takiego. Kolejnym mega fajnym zastosowaniem jest to, że faktycznie te narzędzia do wysiewu, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, co ziarno po prostu tym idzie w ziemię, one się zachowują realistycznie, czyli się ruszają na boki, bo tak w tym siewniku normalnie jest. Tak samo te tryby, które są tutaj pod tą właśnie osłoną, też się ruszają, czyli no pełen zakres animacji. Tak samo tutaj macie ruch. Kiedyś pamiętam, jak grało się Farminga 13, no to taki siewnik jak wychodził i miał te animacje, to było coś. Teraz to już jest taki delikatny standard. Mały kultywator naprzód. Co ciekawe, tym raczej, jeżeli podepniecie sobie do tyłu, no też chyba jakoś będzie się dało robić, ale raczej jeżeli jest to napisane nawet, że musicie to podpinać naprzód, no to ja bym jednak to radził. Konfiguracja zielono-czerwona, 60 koni zapotrzebowania, 3 metry szerokości roboczej. Spoko opcja, naprawdę. Dobra, podczepiamy sobie go. No i to jest opcja, tak jak tam właśnie było napisane w gierce, naprzód. No ale, moi drodzy, jeżeli my sobie to podczepimy do tyłu, to ja wam zaraz udowodnię, że to też będzie najprawdopodobniej działać. Podczepiamy, ja sobie go wezmę delikatnie do góry. Opuścimy, włączymy robotę. Oho. Nie działa jednak. Ja myślałem, że jak go opuścisz, to po prostu będzie ta animacja i będzie tworzyć, no nie? Tak jak czasami jest, że macie tylko na polach i samo to, że sobie opuszczacie, już się wam tworzy, a to się nie tworzy. Dopiero jak dacie sobie do tyłu, dopiero ta animacja zaczyna się pojawiać. Także faktycznie to jest tylko zastosowanie, powiem wam, że naprzód. No kurde, powiem wam, widzowie, że się żebym leciutko zdziwił tą właśnie tematyką. No bo jeżeli chodzi o prawdziwe życie, nawet jeżeli byście sobie go podczepili na tył, no to samo to, że ten wałek jest tutaj z przodu, no to już by jako tako robotę robił, no ale te zęby same są dostosowane właśnie do podczepienia przedniego. No tak to działa. Tylko muszę sobie włączyć, że no, na polach, żeby to działało. Pełen zakres animacji. Fajnie, że ktoś w ogóle o czymś takim pomyślał, bo jeżeli macie na przykład taki agregacik na przodzie, jeżeli to w ogóle agregatem możemy nazwać, no to zawsze tą robotę jednak robicie jeszcze lepszą, no bo tylko to trzeba mieć ciągnik z tuzem. No bez ciągnika z tuzem ten mod jest tak naprawdę
bezużyteczny. Klas Roland 66. Kolor felk możecie sobie tylko zmienić, także tutaj... No niestety nie macie zbyt dużej rewelacji. 125 możecie sobie porobić, 70 koni zapotrzebowania mocy. Spoko, jest to taka prasa dosyć starsza, także ona fajnie powinna się komponować na polskie gospodarstwo. Zamiast na przykład takiej Sipmy. Macie animowaną nóżkę, tak jak widzicie, podpórkę, jak zwał, tak zwał. No i tak to wygląda z zewnątrz. Nic tutaj nie możecie sobie na X-a pootwierać, ani nic za bardzo nie możecie porobić. Jest to mocik z ModHuba, co ciekawe. No i możecie sobie opuścić ładować. Tak to się nazywa. No ja bym to jednak nazwał podbierakiem, no ale trudno. Jak ktoś tak nazwał, no to niech będzie. No i możecie sobie to uruchomić. Tak widzowie, tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej prasy. Ja mógłbym tutaj powywalać to, ale te testy zazwyczaj robimy z prasami z LS Portal, czy jakichś stron takich, gdzie te mody nie są sprawdzane już przez kogoś wyżej. No ale jeżeli to jest z ModHuba, no to ta prasa jest sprawdzana przez naprawdę osoby... Jeżeli możemy w ogóle nazwać osoby z Giansa ogarniętymi, bo czasami ten ModHub naprawdę ma dosyć duże problemy. Ale w każdym razie jest to sprawdzane, także ja już tego nie będę sprawdzał. Po prostu taki modzik wyszedł, ja go zaprezentowałem. Pobierajcie, no bo jest to fajna alternatywa dla właśnie jakiejś Sipmy, tej do okrągłych belek Z279, czy czegoś innego. No ale jest to naprawdę fajna alternatywa, na przykład taki zestawik, czy dwa klasy jakby mieć. Fajna sprawa. Mamy coś takiego jak ładowacz stacjonarny do obornika. No jego nie widać jak się stawia, ale jak go postawimy, to go widać. No i przy tym to ja bym proponował sobie postawić płytę na obornik, albo po prostu mieć obornik na ziemi. No tutaj jak to już woli. Jeżeli macie oborę, no to na początku gdzieś sobie ustawiacie oborę, później stawiacie sobie to przy tym, nie potrzebujecie jakiegoś tam cyklopa. Ja sam raczej będę z tego korzystał na jednej z moich serii, ale zobaczycie jakich. Dobra, co tutaj mamy? Tu jakiegoś odpalania nie ma, z tego co widzę, ale możemy sobie oczywiście... Sterowanie jest proste, zastosowanie tych linek jest mega realistyczne, bo patrzcie jak to się fajnie buja. Naprawdę moim zdaniem jest to rewelacja. Pasowałoby do tego jednak jakiś obornik sobie wysypać albo coś w tym stylu. No i skoro mamy już obornik wysypany, żeby to mniej więcej sobie przetestować, no to możemy mieć oczywiście widok z tej perspektywy oraz z tej perspektywy. Góra, dół, no to wiecie, że to jest standard. Boki, to też jest kompletnie standard. No i mamy na dwa przyciski myszy tylko jedną funkcję. Czyli tak naprawdę góra-dół i... Aha, czyli to jest tylko i wyłącznie góra-dół. No dobra, ja to sobie wezmę mega w dół, żeby to jakoś tam działało i sobie to opuścimy. I tu jak widzicie mamy 60-70% i ja sobie teraz widzowie to zamknę. Do góry, przenosimy sobie... Aha, o kurde bela, przenosimy sobie nad przyczepkę i... No teoretycznie o to wiecie, no po prostu sobie to nasypujecie. No z racji tego, że to ja to mam wszystko źle ustawione, bo ta przyczepka jest za daleko i to nawet nie sięga do tej przyczepki. No ale w każdym bądź razie jest to fajna alternatywa do jakiegoś cyklopa, czy jakiegoś ładowacza na tył. No na pewno turem będzie wygodniej, ale jak was jest tak natura, to takie coś jest bardzo dobrym rozwiązaniem. No, bo przetestujcie to już se sami, a na pewno działa. Mały dom po niemiecki, czyli kolejna rzecz, jaką ja wam dzisiaj tutaj widzowie zaprezentuję. Coś takiego, jeżeli chodzi o jakość tekstury, bardzo ładna, ozdobienia w właśnie oknach, dla mnie to jest perfekcja, jeżeli ktoś w ogóle coś takiego robi. Daszek taki mega standardowy, nie ma do czego się przyczepić, nie ma co nawet tutaj gadać, nie ma rynien, dziwna sprawa. Obicia boczne z każdej strony występują, także jest to też dosyć fajne rozwiązanie. Kolejna sprawa, że jest jakaś górka zrobiona. Też spoko. Domek taki mega prosty, taka totalna bryła. Do środka oczywiście wejść nie możecie. Jakieś tam zasłony w oknach, gdzie po prostu w środku nic nie widać, bo najprawdopodobniej w środku widzowie... Tak, w środku nie ma żadnego modelu, także on też jakoś dużo nie powinien ważyć. Jeżeli chodzi o jakość nawet tekstur na takich właśnie parapetach czy obiciach drewnianych właśnie tych szyb, to jest też bardzo dobry, wysoki poziom. Drzwiczki pasujące, no i możliwość spania. Nic więcej w takim domku nie porobicie, no po prostu się nie da wejść do środka. Lipa, mógłby ktoś zrobić kiedyś taki domek, jeżeli chodzi o wejście do środka i w takim, wiecie, starodawnym klimacie. Naprawdę by to dodało... Na pewno uroku, no i jednak jak możecie wejść do swojego własnego domu, co sobie postawicie na gospodarstwie, to też jest jakiś tam dosyć duży plus. Mamy stodołę z oborą i jest tutaj możliwość 14 zwierząt. Dużo mało, jak to woli.
To już sobie sami odpowiecie na to pytanie. Jeżeli chodzi o klimat tego, wygląda to po prostu zacnie. Daszek taki sam praktycznie jak tutaj, także tutaj nie ma do czego się przyczepiać. Po prostu jest to standardowy dach. Drzwi w mega brudnym klimacie, takim fajnym brudnym klimacie, ładnie wyglądające. Jest delikatna górka, jak widzicie, w środeczku miejsce, nie wiem, tutaj jakieś maszynki malutkie typu jakiś rozsiewacz do nawozów, jakiś opryskiwacz na pewno sobie zmieścicie. Możliwość oczywiście zapalania światła, to już jest mega standard. Górka, gdzie możecie dać sobie albo belki, albo nie wiem, no zboże w workach też teoretycznie możecie, jeżeli macie workownicę, to naprawdę by wam to umiliło robotę. Jakieś ozdoby w stylu jakiś baniek, no i tu się zaczyna cała logistyka, jeżeli chodzi o oborę. Wejdźmy sobie do środeczka. Mamy tutaj krowy, które są już poustawiane statycznie i są poustawiane tak naprawdę w stronę tego karmidła. Okej, po prostu mamy przejazd z lewej do prawej, najprawdopodobniej tu jest karmienie i tak dalej, i tak dalej. Mamy dziurki, żeby na przykład jakieś bele sobie tutaj załadować. I coś, co mnie urzekło, czyli nie wiem jak to nazwać, ale u dziadków było takie coś samo, czyli... Aha, nie da się wejść akurat do tego, co mnie najbardziej urzekło. Czyli górka taka, takie jakby, no pomieszczenie socjalne, tak to możemy nazwać. Tu w ogóle jest pokazane, że jest wanna. Jakiś kibel czy coś tam. Umywalka, dlatego się nie da wejść. No to jest po prostu w oknach zrobione. No troszeczkę lipa, aha, a tu jest w ogóle zrobione. Kuchnia. Pokój. Zastanawiające, kto w ogóle w oborze, jeszcze jakaś piwnica, kto w oborze i stodole robi swoje też i mieszkanie. To dziwna rzecz, naprawdę dziwna rzecz. No ale w każdym bądź razie na pewno warta polecenia, bo ta stodoła wraz z oborą wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o polskie gospodarstwo. Czy wybite okna, czy drewniane elementy, czy obicia drzwi, czy obicia okien. Naprawdę spoko. A w technologii zbierania bel macie rozmaryna. Możecie mieć tak, kolce, chwytaki rozstaw 2, rozstaw 1, kolce zestaw 2, zestaw 1 i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wezmę, nie wiem, zestaw 2 na przykład. Długość wysunięcia zderzaka, długa, krótka. Nie wiem kompletnie, widzowie, co to daje, tak szczerze mówiąc. Rodzaj zderzaka, płaski, okrągły, może być i płaski. Naklejki, mość tutaj się zmienia. Czwóreczka, trójeczka to nie ma w ogóle naklejek. Dwójeczka to są naklejki tylko z jednej strony. Jedyneczka to są naklejki z tej strony. No i czwóreczka naklejki z obu stron. Rodzaj zaczepu. Nowy typ zaczepu, stary typ zaczepu, jak wolicie, tak sobie zrobicie. No i kolorystykę też, jak wolicie, tak sobie zrobicie. Do czego to służy? No jak jest to w technologii Bell, no to widzowie, ja wam nie będę tłumaczył, bo ja nie wiem, ja się nie domyślam. Ja taki inteligentny nie jestem, bo ja już do szkoły nie chodzę, to ja już nie wiem. Dobra, podczepiamy sobie tego wichajstra, okablowanie. Tepniemy sobie, widzowie, jedną belkę okrągłą, 125, nawet może być i tą belkę trawy. I teraz tak, to jest raczej, sterowanie jest mega proste, czyli po prostu rozszerzacie sobie to. No i teraz jest pytanie, teoretycznie jak to działa? Czy tą belkę bierzecie sobie tak, nabijacie, czy ją sobie nabijacie w tą drugą stronę? Bo nie wiem, jak gdyby sprawa wyglądała z tymi większymi, ale tak, no to jesteście w stanie na spokojnie sobie tą beleczkę wziąć. Ja sobie to wszystko zmniejszę. Dobra. No i sobie podnosicie i tą belkę sobie transportujecie w jakieś tam miejsce. No, nie wiem, gdzie chcecie ogólnie transport tej belki zrobić, ale jeżeli wam się nudzi już ta jazda, to sobie to opuszczacie, robicie sobie rozwieranie tego wszystkiego, możecie sobie złożyć i jechać w dalsze miejsce. No jest to taka rzecz przydatna. No, kolejna sprawa, jeżeli ktoś nie ma tura na przykład na gospodarstwie, a kupi sobie coś takiego, bo to jest tańsze niż tur, no to tym będzie sobie gdzieś tam radził. Tak samo do zbioru belek, takich okrągłych z pola, no jest to wygodna opcja. A tego to do 22 Jarzym jeszcze nie widział. Matko bosko, zaczepy. Tus albo obciążnik, albo ramka plus zaczep. Obciążnik moim zdaniem ładnie tutaj wygląda. Konsola ładowacza musicie sobie dodać. No i kolor podstawowy. Jak wolicie, no ten taki przyciemniony kolorek ursusowy jest bardzo fajny. 30 można jechać, 75 koni można tutaj wydobyć z tego silnika. Także dosyć spoko. Żadnego panelu IC z tego co widzę nie ma. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem takich ciągników, to od razu mam zdanie, mogę powiedzieć, że raczej te nowsze Ursusy ani mi się za bardzo nie podobają, ani na nich nie gram, jak widzicie na seriach. Biegi widzę, że są animowane, ale to by było na tyle, bo ani gaz nie jest, hamulec, sprzęgło nie jest, wskazówka też nie jest. No światełka to akurat sobie działają, koguciki sobie też działają, dym dobrze leci.
Jeżeli chodzi o dźwięki, nie mam bladego porównania. Nigdy w życiu na oczy nie widziałem, widzowie, takiego ciągnika, także nie wiem, czy te dźwięki są dobre, czy są złe. Jeżeli chodzi o skręt i zachowanie, dobrze się zachowuje ten ciągnik. Tutaj nie można jakoś tam bardzo go skrytykować. Wjeżdża w ziemię, to się delikatnie zapada. Ta ręka kierowcy też jest w dobrym miejscu, prawa jest gdzieś tam na biegach, lewa jest na kierownicy. Lusterka też działają. Jest to dosyć fajny ciągnik, tylko brakuje mu jeszcze moim zdaniem animacji. No, gaz, sprzęgło, hamulec to jest taka podstawa. Jakieś na przykład otwieranie drzwi też by się tutaj przydało. No i animowana wskazówka na przykład prędkości też by się to przydało. Ale tak ciągniczek wizualnie, wyglądowo bardzo ładny. Forschnitt, Forschmitt, Forschmitt, ty. Dobra, bierzemy coś takiego, konfiguracja. Aha, czyli taki obciążnik kuślawy, powiem wam, że no nie za bardzo mi się widzi tutaj. Konfiguracja silnika 100 koni, 90 koni, czyli mamy tylko dwie konfiguracje. Ustawienia kół, możemy zrobić sobie podwójne tylnie koła, obciążniki opon i tak dalej, i tak dalej. No tak, ja bym sobie wziął na przykład coś takiego. Tutaj mamy zestawik, czyli jakieś tam okratowanie i tak dalej, ja tego nie będę brał. Na pewno mirrors, czyli albo mamy lusterkę, albo ich nie mamy. No i kolor tego całego zestawu. Niebieski wygląda ładnie w połączeniu z tym czarnym. Tutaj row, dach i tak dalej też możecie sobie zmieniać, jeżeli chcecie. Tak samo tutaj możecie sobie pozmieniać, żeby jako tako to fajnie wam wyglądało, jak wam się podoba. 100 koni za takiego, znaczy 100 koni ma taki byczek, no nie? Oho. Potrzebny nam będzie, widzowie, icy. Dobra, mamy panelik. Tutaj się nic nie dzieje na panel, z tego co widzę. Oczywiście drzwi drugie też otwierane. No i z tyłu nie widzę też żadnego fajnego zastosowania. Dobra. Takie, jak to w tych Forschmittach, taka prostota, no nie? Prostota, nawet bym bieda powiedział. Środek. Kolejny raz możecie sobie pozamykać, pootwierać. Odpalić ciągnik, zapalić, zgasić na właśnie przycisk, fajnie, i tylnią szybę sobie otworzyć. No gaz jest animowany, wskazówka też jest animowana. Podświetlanie zegarów jest, światła są działające z każdej strony. Te lusterka mają takie dziwne zastosowanie, bo w nich no jest coś widać, no ale to takie kurde są mega oddalone. Dym to kopci na czarno i to mega. Ma biegi. I do tych przekładni najprawdopodobniej sporo ma. Szybko tym nie pojedziecie, bo 35 na godzinę. 100 koni mechanicznych w takim ciągniku. Ogólnie mnie zastanawia, po co aż takie było długie te ciągniki robić w tamtych czasach. No ale kiedyś takie robili, kiedyś ludzie takimi jeździli. Także no, tak to wygląda. No co, no czy to można powiedzieć, że jakaś fajna, miła odmiana Ursusa? Jest to dobrze zrobiony mod, ale... Czy ja bym go wsadził u siebie na gospodarstwie? Raczej nie, ale po prostu wsadziłem go na to 10 modów tygodnia, bo może ktoś lubi takie maszyny z was, także jak lubicie, to sobie pobierzcie i grajcie tym, bo wyszedł naprawdę dobry modzik. Class Medion 310, to jest ostatni mod na dzisiaj. Mamy tutaj jakieś łoponki. Dobra, weźmiemy sobie Michelinki, weźmiemy sobie... Szerokie ogumienie, koguty, niech będą, nawigacja GPS, jak macie ten mod, no to sobie wybierzcie, 185 kuca, 7,5 koła pojemności, jeżeli chodzi o zbiornik, nie ma żadnych dopasowanych kombinacji, czyli pytanie jest zasadnicze, czy musimy sobie sami dopasować header, czy po prostu go nie wyszukuje, teraz zobaczymy, czy coś do Mediona tutaj będzie. Powiem wam tak szczerze, widzowie, że... Chyba nic nie będzie. I pytanie, jaki tu jest header dopasowany do tego. A jednak są. Class Median 310, czyli mamy 4,5 metra albo 5,1 metra. Naklejki stare albo nowe. Osłony opcja 2, opcja 1. Ta dwójka jest taka bardziej przyjazna. I możemy sobie to podczepić. Czy tutaj się coś dzieje? Oczywiście, że się coś dzieje. Muszę wyjść i wejść. O, dobra. Sami ten panel IC, on się tak pobaguje, widzowie, i nie działa chwilowo, ale jak się wejdzie i wyjdzie do ciągnika, to już po prostu działa, czy do kombajnu, czy do czego innego. Dobra, drzwiczki możemy sobie, widzę, też otworzyć, jeżeli tutaj będziemy chcieli. Możemy sobie wejść do środka. Kierownicę sobie możemy ustawić. No i tak dalej, to tam tyle tak naprawdę. Taki kurde, to fajny ten Medion, taki na polską gospodarkę, taką tyczkę rozwiniętą, spoko, do nie wiem, 50-60 hektarów. Oczywiście animowane, ma sprzęgło, gaz, hamulec, z tego co widzę, jest animowane.
Ta dźwignia też się rusza, także ona też jest animowana. Podświetlanie zegarów jest tutaj zrobione. Czy ja sobie włączę na przykład kierunkowskazy, one po prostu sobie będą działać, jak widzicie, sobie tutaj świecą. Światła wszystkie działają, koguty, jak widzicie, działają. Rozkładanie tego kombajna, ja go jeszcze wcześniej przez przypadek rozłożyłem, nie wiem jak, ale jakoś go rozłożyłem. Podczepiamy sobie headerek, oj, troszeczkę za daleko, dobra. Wałeczek. Kabelki. I możecie tak naprawdę ruszać sobie w pole. Ten header, ten 5,1 metra, to powiem wam, że tak dziwnie wygląda przy tym kombajnie. Tak jakby troszeczkę na za małego nawet. No jeżeli sobie uruchomicie, no to możecie sobie ruszać. Jeżeli chodzi o sieczkarnię, też oczywiście animowana, składana, rozkładana. Zaczepik tylny, jak wiecie, macie, no to wózek na header możecie sobie wziąć. Chociaż z tym 5,1 metrowym headerem, to ja bym jednak jeździł po drogach głównych, bym się nie bawił z przeczepianiem. No i co? Jeszcze z testem to rura, no to widzowie, to jest tak naprawdę tyle już. Kompletny kombajn. Widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja ogólnie polecam wam mody, które dzisiaj wam pokazałem. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Nara!